Zjawiła się Lee Mastey na konferencji i została zdeptana przez niejaką szczekaczkę. Jak hejterzy mówią na brudnicką, lub też nazywają ją jadaczkę. No to różnie, ale jest to osoba bardzo pozytywna, proszę Państwa, i robi niezłe zamieszanie, dobre dymy. Wyprzedziła Lee Mastey, rzuciła jej wyzwanie. To znaczy, jeśli przegra Lil Masti, to ma wypić jej siki, bo ona już ma to z tym do czynienia, często to robi, więc nie będzie różnicy, że wypije siki tej zwyciężczyni. Ale że Lil Masti jej nie lubi, to ja mam jeszcze inne rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, że przyjmuję ja ten challenge, przejmuję tą pałeczkę i aby nie urazić tą Brodnicką ani Lil Masti. Jeśli przegra Lil Masti, to mi loda zrobi. Chcę jej zrobić maseczkę. Wezwanie masz. Przyjmujesz czy nie? Czy się wycofasz? Kto to będzie górą? Wezwanie ci rzucam. Jeśli przegrasz, robisz mi loda, a ja ci robię maseczkę. Na zakończenie. No, tak to jest. Zobaczymy za kilka dni, jak to się ta walka odbędzie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Nara.